Dzień dobry wszystkim, a więc dzisiaj mam dla Was film DIY Planner Szkolny. Kartki, które widzicie, możecie znaleźć w opisie. Ja część z nich pobrałam z internetu, część z nich przerobiłam. Te, które są pobrane z internetu, wyraźnie jest napisane na dole odnośnik, z jakiej strony one są. I zapraszam Was do oglądania dalej. Więc pierwszy krok to jest wydrukowanie planera, który, tak jak mówiłam, jest w opisie. Macie podany link do Google Drive'a. I teraz pokażę Wam po kolei wszystkie tutaj kartki, które są zawarte w moim planerze. Więc pierwsza to jest Assignment Planner, czyli planer taki związany ze szkołą, związany z zadaniami szkolnymi. I mamy tutaj trzy kolumny w tabelce. Przedmiot, jakieś szczegóły i data do oddania. Dalej mamy dni tygodnia i tutaj mam Ci pokazany tylko poniedziałek, ale wydrukowałam i w zestawie też jest poniedziałek, wtorek, środa, no i tak do niedzieli. I macie miejsce, żeby wpisać datę, mój cel na dzień i mamy takie kategorie. Rzeczy do zrobienia, jakieś notatki, ile szklanek wody wypiliśmy tego dnia. Po prawej stronie mamy miejsce, żeby zapisać czas i plan na dany dzień, czyli po prostu jakby taki kalendarz dnia. No i mamy też możliwość zaplanowania sobie posiłku na cały dzień, czyli śniadanie, lunch i obiad. Następnie mamy kalendarz miesięczny, czyli jest to taki ogólny kalendarz, który możemy zobaczyć sobie cały miesiąc. Dalej mamy kartkę other, czyli po prostu jakieś inne notatki, które muszę pamiętać i zapisuję sobie właśnie pod tą kategorią. Następnie mamy listę zakupów, miesięczny budżet i tu mamy do wpisania miesiąc, mój budżet na miesiąc i znowu trzy kolumny data, na co wydałam pieniądze. Na koniec miesiąca możemy sobie zobaczyć na co i ile pieniędzy wydałyśmy. Planer całego semestru, czyli właśnie możemy sobie wpisać początek, koniec semestru, plan lekcji i jakieś szczegóły danego przedmiotu. Dalej mamy kategorię myśli, następnie podróża i YouTube. Więc co robimy na początku, to po prostu bierzemy biały blok techniczny. Teraz będziemy nakładać klej na kartki tego papieru, tak aby je złożyć na pół i do siebie przykleić, tak żeby po prostu były rozmiaru A5, jeżeli robicie kalendarz A4, to nie musicie tego robić. Warto je docisnąć palcem czy nożyczkami, żeby to po prostu wszystko było dobrze przyklejone i odrywamy taką kartkę i takie robimy 3. Kiedy mamy już 3 kartki, bierzemy 2 z nich, nakładamy klej i przyklejamy 2 złożone kartki do siebie. Dwie kartki są złożone, no, mocno je dociskamy i nakładamy klej na wierzch. I na to, już nie nakładając kleju, przyklejamy pierwszą stronę naszego planera. Trzecią kartkę, którą skleiłyśmy, techniczną, będziemy używać jako zakończenie planera. Tutaj po prostu rozdzielam sobie wszystkie moje kartki kategoriami, czyli wiecie, dni tygodnia, poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej. Wydrukowałam po kilkanaście, w przypadku dni po kilkadziesiąt z każdego rodzaju. I teraz układam wszystko tak, jak chcę, żeby po kolei było w moim planerze. Czyli najpierw miesiące, tak jak mówiłam, robię tylko na 3, więc układam po prostu sierpień, wrzesień, październik. Później dni i po prostu układam poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej. I potem od nowa poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej. Tyle tygodni, ile chcecie. Kiedy już to mam, układam te inne rzeczy, czyli na początku mam ten planer semestru, później mam planer zadań, potem mam miesięczny planer budżetu, dalej jest YouTube, podróże, myśli, listę zakupów i inne. I teraz będzie potrzebować breloczków do kluczy, albo jak ja mam tutaj takich jakby etykiet do kluczy i ściągacie dwa metalowe kółeczka. Teraz dziurkuję wszystko, ja musiałam podzielić mój zestaw na jakieś 3 części, żeby mi się to wszystko ładnie podziurkowało. Pamiętajcie tylko, żeby to wszystko miało dziurki dokładnie w całym miejscu, żeby Wam się potem to ładnie złożyło. Dziurkujemy też przód i tył planera. No i teraz słuchajcie, nadchodzi najtrudniejsza część, czyli próbowanie założenia tych kółeczek na planer. Ja nie mam tutaj nagranego, jak to zrobiłam. Próbowałam to zrobić sama, ale mi nie wyszło. I teraz macie dwie opcje. Albo poprosić tatę, żeby założył Wam to obcęgami. Albo po prostu udajcie się do punktu ksera, gdzie nie potrzebujecie oczywiście tych metalowych kółeczek, tylko oni Wam to ładnie złożą. Także macie po prostu dwie opcje złożenia Waszego planera. Albo domowo, lub pójście do punktu ksera. I to jest wszystko, to jest gotowy planer. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi podoba się bardzo, szczerze mówiąc. Jak mówię, najtrudniejszym momentem jest zbindowanie tego wszystkiego, czyli złożenie do kupy. Jeżeli Wam się uda, to koniecznie wyślijcie mi zdjęcia. Życzę Wam udanego powrotu do szkoły i widzimy się w następnym filmie.